Witamy bardzo serdecznie w kolejnej zagrywce, której gościem będzie Marek Łagocki. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Ciebie serdecznie, witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Człowiek z ambicjami niegdyś senatorskimi, obecnie przerzuciłeś się na samorząd. To jest jakby koleją rzeczy to, że do Senatu nie udało się dostać. To też jakby przewidywałem, że jest taka możliwość, by do Senatu się nie dostać. I kolejnym krokiem jest właśnie Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, by po pierwsze nie zmarnować potencjału głosów wyborców, czyli by państwa nie pozostawić z takim niedosytem i z żalem, że mi się nie udało. Jak najbardziej udało się, bo teraz jestem liderem listy do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego właśnie w naszym okręgu i stąd też nie składam szabli, tylko działam dalej, teraz bardziej bliżej samorządu. To o tym, co przed tobą jeszcze za moment. Teraz wróćmy na moment do tego, kiedy kandydowałeś. Zjeździłeś cały tutaj region. Pewnie poznałeś też mnóstwo fajnych ludzi. To musiała być niezła przygoda. Tak, w ogóle wybory parlamentarne to były moje pierwsze wybory. I rzeczywiście poznałem masę fajnych ludzi, fajnych sołtysów, doświadczonych samorządowców, tych mniej doświadczonych. Wiele kół gospodyń wiejskich, no, co widać po mnie, bo po tych pierogach, bigosach i wszystkich tych smaczkach parę kilo przybyło, ale nie zmarnowało się to, bo teraz znowu wielka trasa. Doszedł kolejny powiat białogardzki. To są kolejne trzy duże miejscowości plus kilkadziesiąt mniejszych, więc wychadzam te wszystkie nadmierne kalorie, ale tak już na serio wracając do tematu wyborów parlamentarnych, to nauczyły one mnie bardzo dużo. Nauczyły mnie, w jaki sposób funkcjonują samorządy, w jaki sposób funkcjonują lokalne społeczności, rady sołeckie, sołectwa, gminy, powiaty. No i oczywiście też Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. To jest wiedza, której już nikt mnie nie zabierze. To są tysiące spotkań z państwem, z mieszkańcami najmniejszych nawet miejscowości i setki, jak nie tysiące postulatów, które trzeba zrealizować. Pracy na naszym terenie jest bardzo dużo i ja się tej pracy nie boję. Nie mówię Państwu, że zrealizuję każdą sprawę, którą do Państwa do mnie zgłosicie, bo jestem jedną osobą i będę starał się załatwiać wszystkie sprawy na bieżąco, bo to, co dotyczy mieszkańców czy Szczecinka, czy Białegoboru, czy też Białogardu, Koszalina, Bobolic, Sławna, to są sprawy bliskie mojemu sercu i wydaje mi się, że nawet dobrze, że się nie dostałem do tego Senatu, bo poznam potrzeby mieszkańców od podszewki i będę mógł działać na tej niwie samorządowej, by właśnie nieść tą pomoc i załatwiać te mniejsze sprawy, a niewykluczone, że za może jedną, może dwie, może trzy kadencje gdzieś w parlamencie się pojawię i będę mógł już bardziej globalnie działać dla naszego regionu. Jak widzimy, serce masz po lewej, ale Marek Łagocki pewnie specjalnie się nie zmienił i do sejmiku idziesz z tymi samymi postulatami, z którymi szedłeś do wyborów parlamentarnych. Oczywiście, że się nie zmieniłem, bo dalej jestem tą samą osobą, tylko wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami i trzeba mieć zaplecze, partyjne zaplecze i wybrałem Lewicę, dlatego że ona jest najbliżej człowieka, najbliżej lokalnej społeczności, najbliżej spraw europejskich i najbardziej, jeżeli chodzi o socjalne sprawy. Bo jako redaktor wielokrotnie, tak jak i Państwo, tak, zajmowaliście się sprawami społeczno-socjalnymi na terenie gmin, powiatów czy też małych miasteczek i Lewica jest za tym właśnie, by nieść pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Nie mówię też, że są i globalne postulaty, tak, które dotyczą całego kraju, ale dla mnie najbardziej odpowiednią partią, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, jest właśnie Lewica, dlatego że PiS i Platforma, oni ciągle się kłócą. Tak? A ja nie chcę marnować czasu na to, żeby rzucać się wyzwiskami. Ty zrobiłeś to, ty tego nie zrobiłeś, ty tak rządziłeś, ty tak. Po prostu zacznijmy działać.
I tutaj nie ma znaczenia szyld partyjny. Tutaj znaczenie ma człowiek i chęć do działania. A ja też nie działam w pojedynkę, bo nasza drużyna liczy kilkadziesiąt osób. Cały czas dochodzą kolejne osoby, które widzą jakby potencjał w tym, co robię. Cieszę się, że przemawiam do ludzi. Cieszę się, że ludzie idą za mną i lgną do tego, by właśnie działać na rzecz lokalnej społeczności. I to mnie buduje, to dodaje mi energii. Gdy byłem u was na Pchlim Targu w Szczecinku ostatnio, to spotkałem wiele osób, które spotykałem w trakcie kampanii senackiej. Te sobie powiedziały, wie pan co, na początku zdziwiłem się, że wstąpił pan do partii, ale dla mnie nie ma to znaczenia, bo pan pracuje i widać, że chce pan działać na rzecz lokalnych społeczności. I właśnie chciałbym, żebyście państwo kierowali się wyborem człowieka. Tak, w pierwszej kolejności człowieka, który to ma was reprezentować w samorządzie. Czy to będzie wójt, burmistrz, czy też radny, gminny, powiatowy, czy już wkrótce wybory sołeckie. Patrzcie na człowieka, bo tak naprawdę przez najbliższe lata to właśnie z tym człowiekiem będziecie współpracowali. A to, że on ma zaplecze polityczne, to jest tylko plus. Plus, że jest przełożenie i siła większego głosu naszego regionu, na przykład w Warszawie. I to już chodzi o środki centralne. Trzeba pamiętać też, że mamy europarlamentarzystów, tak, w Unii Europejskiej i te środki też się stamtąd pojawiają. Więc Sejmik Województwa to jest najbardziej odpowiednie miejsce dla mnie, dlatego że nasze regiony wymagają pierwsze co? To wsparcia finansowego, bo ostatnie 8 lat rządów to bywało różnie. Ja nie jestem zwolennikiem przynoszenia bonów, wielkich czeków na 5, 10, 20 czy 30 tysięcy i robienia hucpy z tego, że przywiozło się jakieś pieniądze. Ja po prostu chcę działać i przywozić te pieniądze, organizować, apelować, żeby one realnie wpływały na to, by nasze gminy, powiaty, miasteczka, wsie rozwijały się. Jeden z twoich konkurentów w drodze do sejmiku ostatnio nas odwiedził i mówił w Szczecinku, że ściana wschodnia województwa jest mocno pokrzywdzona finansowo, no bo ten Szczecin jest, prawda, odległy i trafiają tutaj dużo mniejsze środki. Podzielasz to zdanie? Oczywiście, że podzielam to zdanie, bo już na pierwszej mojej konferencji padła pewna deklaracja, tak, że musimy mieć silny głos wschodniej ściany naszego Pomorza, no bo Szczecin zawsze wypierał, czy Koszalin, czy Białogard, czy Szczecinek, i centralnie te pieniądze trafiały właśnie do regionu szczecińskiego. Ja nie mówię, że nie trafiały wcale do naszego regionu, ale trzeba zrobić wszystko, mieć silną reprezentację, w szczególności osób młodych, które będą jasno i stanowczo mówiły, nasz region potrzebuje pieniędzy. Szczecinek, Sławno, Borne, Sulinowo czy Koszalin potrzebują pieniędzy na szpitale, na mieszkanie, na szkolnictwo, czy na edukację, czy na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Przecież cały czas to występuje. Kilkanaście milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie. I coś trzeba w końcu z tym zrobić. Nie budować pałace, nowe urzędy marszałkowskie, tylko przekazywać te pieniądze na regiony, które tego potrzebują. Moim celem jest też generowanie środków dla sołectw, dla kół gospodyń wiejskich, dla inicjatyw oddolnych, bo to one są najbliżej człowieka, najbliżej państwa miejscowości. I tam całe życie się odbywa, a nie w Szczecinie. Niemniej związałeś się z ugrupowaniem, które ma dość wyraziste poglądy w wielu sprawach, chociażby w kwestii praw kobiet, więc wypadałoby przynajmniej, żebyś podzielał te poglądy również. Oczywiście, że podzielam poglądy. Jak ustalałem przyłączenie się do Lewicy, to rozmawiałem z panami ministrami i ministerkami o tym, w jakim stopniu mój program będzie realizowany. I w wieloprocentowym stopniu właśnie postulaty pokrywają się z postulatami Lewicy. Jeżeli mówimy o prawach kobiet, no to ja mówię stanowczo. Prawa kobiet zostawiamy kobietom. One muszą mieć wybór. Ja nie wyobrażam sobie, żeby przeprowadzać referendum, żeby chować ustawę w zamrażarce i udawać, że coś robi się dla pań. Drogie panie, nie dajmy się oszukać. W waszych sprawach nie ma żadnej trzeciej drogi. I mówię to jasno. Musimy pozostawić sprawy kobiet w ich decyzji, bo każda z pań wie, co ma zrobić, wie, czego potrzebuje. I tak naprawdę decyzja
No bo mówimy o aborcji, tak? No bo tutaj pan redaktor do tego jakby odnosi się, tak? Decyzja o aborcji wiąże się z tragedią. Po pierwsze dla tej kobiety, po drugie dla rodzin, dla całych rodzin. I nie może jakiś polityk czy mężczyzna zupełnie niezwiązany z danym problemem wypowiadać się na ten temat. I naprawdę uważam, że sprawa powinna być załatwiona, bo w wyborach parlamentarnych to było jedno z głównych haseł, powiedzmy wtedy, wszystkich ugrupowań opozycyjnych. A co teraz się dzieje na scenie politycznej? Dzieje się to, że nikt tak naprawdę przed wyborami samorządowymi nie chce ruszyć tego tematu oprócz lewicy. A lewica stoi stanowczo i ma stanowcze zdanie na ten temat. Musimy to zrobić, bo kobiety, miliony kobiet, miliony Polek poszły do wyborów po to, by odzyskać swoje prawa. Jeżeli tego nie zrobimy, to za chwilę będą prawa mężczyzn gwałcone. No słuchajcie państwo, no to tak może być. A jakie jest główne hasło Marka Łogockiego w drodze do sejmiku województwa zachodniopomorskiego? Główne hasło to jest służba zdrowia, bo w naszym regionie, szczególnie w Koszalinie, oddział neurologiczny jest zawieszony od roku, a korzystali z niego mieszkańcy tych czterech powiatów, które obejmuje nasz okręg. I to jest oddział życia. Tutaj nie liczą się miesiące, tylko minuty, bo chodzi o ludzkie życie, a w sprawach udaru czy wylewu działanie musi być natychmiastowe. I teraz mieszkańcy Szczecinka, Bornego Sulinowa, czy też Sławna, Białogardu są wykluczeni z tej pomocy medycznej, a czas się wydłuża. I wtedy dochodzi do nieodwracalnych skutków. Ale nie skupiamy się tylko na Koszalinie, bo widzimy i wiemy, jaka jest sytuacja w szpitalach powiatowych. Brakuje lekarzy specjalistów. Ludzie czekają miesiącami, latami w kolejkach, by dostać się do takiego lekarza i dowiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. I to się pokrywa z moim programem senackim, bo też miałem przejścia zdrowotne. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby państwa brać na litość, bo każdy, kto coś przeżywał w życiu, jeżeli chodzi o jakieś zachwianie zdrowotne, wie, jak nasz system ochrony zdrowia wygląda. I teraz trzeba zwiększyć środki na to, by te szpitale funkcjonowały inaczej. Ale trzeba też zadbać o to, by osoby, które nimi kierują, były doświadczone i na wysokim poziomie. Bo przecież nadal dialogu w samorządach nie ma między zarządzającymi szpitalem a personelem medycznym. I tutaj trzeba znaleźć złoty środek, w jaki sposób przyciągnąć tych lekarzy. Po pierwsze, znaleźć na to środki, a po drugie, wyedukować więcej lekarzy. Tak, bo nie może być tak, że nie mamy endokrynologów, neurologów, kardiologów i ludzie próbują się dostać do Kołobrzegu, do Szczecina, ale jest duży problem dla tych mniejszych miejscowości, o czym mówię, wykluczenie komunikacyjne. I teraz pani z Silnowa, tak, musi godzinami z samego rana jechać jednym pociągiem, drugim autobusem, jeżeli nie ma samochodu i rodziny, która ją zawiezie, do Szczecina, do specjalisty i tam spędza kolejne godziny oczekiwania w kolejce, by nie do końca dowiedzieć się, co jej jest, bo czekają dalsza diagnostyka, czyli kolejne wizyty w Szczecinie czy w Gdańsku. A my musimy mieć specjalistów na miejscu. Ja nie mówię, że na następny dzień. Tak, bo trzeba być realistami, ale trzeba zrobić wszystko, by usprawnić ten system ochrony zdrowia. To na zakończenie rozmowy. Zdradzisz nam, co planujesz na, no można powiedzieć, na finiszu kampanii, bo przed nami święta, trochę odpoczniesz, czy jednak cały czas na wysokich obrotach. Ja uważam, że okres świąteczny powinniśmy pozostawić dla grona rodzinnego i na pewno nie będę państwu zaprzątał głowy przez 3 dni świąt. Nie będę męczył kampanią i przekonywał, bo osoby, które chcą zagłosować na redaktora Marka Łagockiego, to wydaje mi się, że już wiedzą, że swój głos oddadzą na mnie czy też na inną osobę. Na pewno do czwartku, piątku nasze działania kampanijne będą prowadzone. Cały czas, codziennie pojawiamy się w różnych miejscowościach, w tych czterech powiatach, czy to właśnie w szczecineckim, sławieńskim, białogardzkim, czy koszalińskim. Staramy się codziennie być w każdym powiecie, by spotykać się z mieszkańcami, by mówić o naszym indywidualnym programie, plus programie
ogólnokrajowym. To jest tak zwana wysyłana wiadomość SMS do mieszkańców powiatu czy białogardzkiego, czy szczecineckiego, czy koszalińskiego. Mówimy o szpitalu, mieszkaniu i szkole. To są trzy flagowe postulaty lewicy, jeżeli chodzi o wzmocnienie samorządów. Szpitale już omówiliśmy, mieszkania to jest budowa tanich mieszkań na wynajem, żeby miesięcznie kosztowały one rodziny kilkaset złotych, a nie teraz, tak jak teraz, kilka tysięcy złotych. No i mówimy o szkołach. Tak, szkoły, no to jest pierwsze co, pomoc psychologiczna. Cały czas w 25% placówek brakuje takiej pomocy psychologicznej, plus bezpłatne posiłki, zrównoważone, zdrowe posiłki dla wszystkich uczniów, bo musimy też walczyć z otyłością i nadwagą. Niestety w Polsce występuje wśród dzieci bardzo duża nadwaga. Być może to też są problemy związane z tym, że mają taki, a nie inny tryb życia i styl życia, komputery zamiast dworu i różnych rozrywek ze znajomymi. Komputery, komórki. Tak to bardzo wpływa na to. A jak to zrobić? Po pierwsze, są na to środki, żeby te posiłki i psychologowie znaleźli się w tych szkołach. Tylko muszą mieć też odpowiednio zapłacone za swoją pracę. Nie może być tak, że jest psycholog i ma 1/3 etatu w jednej placówce, 1/3 w drugiej, 1/3 w trzeciej. Bo nikt nie chce mieć takiej niestabilnej pracy. Dlatego jest godna płaca i godna praca. Jeżeli chodzi o środki na mieszkania, to jest kilka miliardów złotych zabezpieczone w budżecie państwa, by takie mieszkania były budowane przez samorządy przy współpracy z rządem. I taki jest cel ogólnokrajowy. A my widzimy się w trasie kampanijnej i jeszcze raz zachęcam Państwa serdecznie do oddania głosów na drużynę Marka Łagockiego, czyli listę 4 do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, bo to jest gwarant stania na straży praw między innymi kobiet i gwarant tego, że będziemy pracować na rzecz lokalnych społeczności. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Tobie za spotkanie, dziękuję Państwu za poświęcony czas. Nasz gość już się przedstawił, ale na wszelki wypadek dodam raz jeszcze. Marek Łagocki, nasz kolega po fachu redaktor i kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne programy.